Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem porozmawiamy trochę o życiu. O co tak naprawdę w tym naszym życiu chodzi? Przychodzimy na ten świat, dorastamy, dojrzewamy i tutaj zajadę trochę Gombrowiczem i najczęściej przyprawia nam się gębę. Samego Gombrowicza i jego poglądów anarchistyczno-komunistycznych i najprawdopodobniej skłonności, niezbyt standardowych skłonności seksualnych, to tutaj akurat nie pochwalam, ale samo stwierdzenie przyprawiania gęby najlepiej oddaje to, z czym mamy do czynienia w dzieciństwie, zwłaszcza w państwowym systemie edukacji. Kształtuje się nas na bezkształtny twór zwany obywatelem, absolwentem itd., itd., itd. Potem idziemy do jakiejś pracy, w której najczęściej realizujemy czyjeś marzenia i zaspokajamy czyjeś potrzeby, a nasze na uboczu. W sensie potrzeby, a marzenia nasze nie są realizowane. Czyli pracujemy dla kogoś, krótko mówiąc. I standardowo, zwłaszcza jak przypominam sobie ludzi, których znałem ze starszych pokoleń, co żyli koło mnie, kiedy byłem młodym człowiekiem, to chodzili do pracy codziennie, tak zwany koniec tygodnia, czyli weekend, był wolny. To się zajmowali sprawami rodzinnymi. Czasami niektórzy coś poczytali, pooglądali jakiś film albo pojechali na działkę i po wszystkim. I tak w koło Macieju to samo. Potem kilka lat przed przejściem na emeryturę to nerwowo odliczali czas do okresu ochronnego, żeby ich już z pracy nie zwolniono, bo wiadomo, że już w późniejszym wieku, jak przed okresem ochronnym zostanie się zwolnionym z pracy, to trudno jest coś znaleźć, żeby dojechać już do tej emerytury, więc nerwowo odliczali te dni. Kiedy weszli w okres ochronny, to nagle poczuli taką pewnego rodzaju satysfakcję, niektórzy nawet błogość i czekali już do tej emerytury. Tym, którym udało się do tej emerytury doczekać, bo nie zawołano ich na pobór do niebiesiech, to odczuli wielką ulgę. I żyli sobie spokojnie jeszcze ileś lat, niektórzy żyją do tej pory. Tylko problem polega na tym, że ci, którzy mieli większe wymogi od życia, nieco większe, nagle zaczęli się nudzić. I doszli do wniosku, i ich można podzielić też na dwie grupy. Ci, którzy znaleźli sobie jakieś pasje, którymi się zajęli i wypełniają sobie swój czas, i ci, którzy tak naprawdę tylko siedzą i jedzą, wydalają i czekają na nieuchronne, czyli na koniec swoich procesów życiowych, tak zwaną śmierć. Jest to bardzo nieciekawy obraz życia, dlatego trzeba, moim zdaniem skromnym, tak życie prowadzić, żeby jak najszybciej, kiedy jeszcze mamy energię, kiedy jeszcze możemy coś zrobić w sensie twórczym, w sensie rodzinnym, w sensie przyjaźni, przydać się komuś, dać coś światu, stworzyć coś, z czego będą też korzystać inni, żeby naprawdę lepiej mogli wykorzystać swoje życie, typu coś napisać, czy przekazywać im w różnych formach. Należy z pracy, w której realizujemy czyjeś marzenia i czyjeś plany, szybciej się urwać i przejść na swoją wcześniejszą emeryturę, która dopiero będzie aktywna, gdyż wtedy będziemy robić to, co jest właściwe, aby nam i innym, którzy nas widzą, słyszą lub do których dojdą produkty naszej pracy, żyło się właściwie, bliżej natury, lepiej, skromniej, dalej od tego zgiełku ideologicznego i konsumpcjonistycznego, co mamy obecnie. Żeby takiej rzeczy dokonać, należy zdać sobie też sprawę z tego, ile tak naprawdę z tego całego materialistycznego blichtru, który nas otacza, ile tak naprawdę jest nam potrzebne. Jeśli przemyślimy to uczciwie, okaże się, że nie jest nam potrzebne aż tak wiele, jak nam się wydaje. Nie potrzebujemy właśnie większości blichtru, jakichś kosztowności. Zima, narty w Austrii, a w lecie kiczowaty ośrodek turystyczny na Majorce czy gdzieś tam. Tutaj akurat nie to, że mam jakieś uprzedzenia do wyjazdów do Austrii czy do Ameryki, podaję to jako przykłady.
Czyli, słuchaczu, jeśli nie lubisz Austrii czy Majorki, wstaw sobie co innego z geografii. Ziemia duża. I chodzi o to, że trzeba, tak jak powiedziałem, zadać sobie pytanie, co jest nam potrzebne, co jest wartościowe i co możemy wykorzystać, żeby właśnie rozwijać się podczas okresu życiowego, kiedy będziemy pracowali już tylko dla siebie i dla innych, na których nam zależy, i przekazywali im naszą wiedzę, doświadczenie i mądrość, której w obecnym świecie tak bardzo brak. I gwarantuję, że jeśli taką emeryturę sobie wybierzemy dużo wcześniej niż tą formalną, to ten okres życia, który sobie zafundujemy od momentu przejścia na tą naszą aktywną emeryturę, tak bym nazwał, i użyteczną, będzie najbardziej aktywnym i najbardziej przyjemnym i najbardziej męczącym, ale pozytywnie męczącym okresem naszego życia. Jestem przekonany o tym, że jak dojdziemy do naszego okresu, ostatni nasz przebłysk świadomości przed przejściem na tak zwaną drugą stronę, jeśli ona istnieje, będzie taki. Zrobiłem kawał dobrej roboty. I właśnie, żeby zrobić kawał dobrej roboty, należy jak najszybciej urwać się z pracy dla kogoś i na rzecz czyichś marzeń i czyichś planów. Wtedy możemy zrobić coś pięknego i zmienić nasz świat na taki, jaki kiedyś był i być powinien dzisiaj. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.